Witamy Was dzisiaj w jednym z naszych ulubionych miejsc, w Oleskim Parku Narodowym. Jeżeli szukacie chwili wytchnienia wśród natury, lasów, bagien, torfowisk i łąk, to miejsce jest idealne dla Was. Spotkacie tu także wyjątkowego gada, żółwia błotnego. I to właśnie o nim chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Żółw błotny jest gatunkiem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek zagrożony wyginięciem. To jedyny gatunek żółwia naturalnie żyjący na terenie naszego kraju. Poleski Park Narodowy od wielu lat jest jego ostoją. Żółwie błotne mogą żyć ponad 100 lat i osiągać wagę prawie 2 kg. Większość czasu spędzają w wodzie, ale lubią też wygrzewać się w promieniach słońca. W parku prowadzony jest program czynnej ochrony żółwia błotnego. Pracownicy parku dbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu wody, przycinają krzaki, wykaszają trawy, tak aby żółwie czuły się tutaj jak najlepiej. Na najmłodszych czeka półkilometrowa ścieżka o nazwie Żółwik, na której dzieci mogą się dowiedzieć więcej o tych niezwykle ciekawych gadach. Jak rozpoznać płeć żółwia? Oczywiście po oczach. Samice mają źrenice w kolorze żółtym, a samce w kolorze brązowym. Żółwiowe oczko wodne to miejsce szczególne i bardzo ważne. Jest to ośrodek rehabilitacji żółwi błotnych. To właśnie tutaj odzyskują one siły, aby wrócić do pełni zdrowia. Znajdujemy się w ośrodku ochrony żółwia błotnego, gdzie możecie zobaczyć terraria z malutkimi żółwikami. Jeżeli żółwie nie zdążą w porę wykluć się przed zimą, ich jaja są tutaj zabierane i wykluwają się w optymalnych, bezpiecznych warunkach. Funkcjonowanie tego ośrodka jest bardzo ważne. Właśnie dzięki takiemu miejscu maluszki mają dużo większą szansę, że przetrwają w naturze i unikną spotkania z drapieżnikiem. Małe żółwiki, które wyklują się w ośrodku, są oznakowane. Osobniki, które zostały odnalezione w jednym gnieździe, znajdują się w jednym terrarium. Są karmione larwami ochotki i świerszcza. Są także stale mierzone i ważone. Maleństwa wykluwają się tutaj i zimują aż do wiosny, kiedy są wypuszczane do naturalnego środowiska. Czynną ochronę żółwi błotnych park prowadzi od 1998 roku. Od tamtej pory do natury udało się wypuścić już ponad 10 tysięcy małych, zdrowych żółwików. Ponad 30 lat trwały próby utworzenia Poleskiego Parku Narodowego. Dużą część torfowisk osuszono, zamieniając je w tereny rolne. Bezpowrotnie zginęły wtedy przeróżne gatunki fauny i flory. Czapla jest symbolem Poleskiego Parku Narodowego. Nie jest to przypadek, oczywiście możecie ją tutaj spotkać, tak jak i ponad 200 innych gatunków ptaków. Obszar Poleskiego Parku Narodowego to rozległe równiny torfowe. Teren jest płaski, z niewielkimi wzniesieniami. Znajdziecie tutaj 7 wież widokowych. Są to idealne miejsca do obserwacji ptactwa. A tam daleko widać czaplę. Do Poleskiego Parku Narodowego warto przyjechać nie tylko po to, aby zobaczyć urocze żółwie błotne. Możecie tutaj się wybrać o każdej porze roku i przy różnej pogodzie. Czeka na Was 5 ścieżek dydaktycznych, 2 ścieżki dla najmłodszych, ścieżka rowerowa, a nawet szlak konny. Charakterystycznym elementem parku są kładki, które zdecydowanie ułatwiają poruszanie się po bagnistych terenach torfowisk.
Przyjeżdżajcie tutaj, aby podziwiać piękną polską przyrodę. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.